No dobra, panowie i panienki, trzeba przetestować nową spluwę, którą ostatnio nabyliśmy. Mamy teraz małe towarzystwo na farmie. Czas najwyższy odpalić najwyższy kaliber. Jest pierwszy zgon, a ja już tu widzę towarzystwo. I to nie jest byle jakie towarzystwo, bo to jest towarzystwo wojskowych. Więc oni nie będą tacy łatwi do pokonania, więc trzeba się grubo postarać, żeby ich wszystkich sprzątnąć. Leszko, gdzie ty mi tam podłazisz? Pierwszy leży. Cholera, atakują z lewej. Ło, w ciągu mnie dziadostwo. Dobra, trzeba będzie jednak chyba wyłączyć latarkę. Trzeba będzie wyłączyć latarkę. Laser. Aj, oberwałem. I noktowizja. To mi da przewagę. Gdzieś tu siedzi. Kurde, oberwałem. Tu jest, tylko mnie nie widzi. Dobra, ten łepek leży. Prawie mi Leszkę zabił. Dobra. Ten leży. Leszka też jest zadowolona. Tu jakieś ogniki w ogóle latają. Wydaje mi się, że nie wszystkich sprzątnęliśmy. Ale spokojnie sobie damy radę. Zdejmijmy noktowizję. Weźmy latarkę. Może tym razem bez lasera. Cholera, krwawimy jeszcze. Trzeba się troszkę opatrzyć. Całkiem grubo idzie amunicji, jeśli chodzi o tą spluwę. Ale przyznam szczerze, że to był dobry wybór. Nie wiem tylko dlaczego łoi Leszka cały czas jakiegoś shotguna. Dobra, nieważne. Teren wygląda na oczyszczony, ale powiem szczerze, że jestem grubo zirytowany. Łatwo się domyślić czemu. Atakują mnie wojskowi i cóż. Nie jestem za bardzo za wojskowymi, a tak się składa, że mamy questa. Badge disassemble, dajemy tą amunicję, przerobimy. Zobaczmy, co tu się napatoczyło mi. AK-74M. Weźmy silencera ze sobą, łopatkę dajemy pod disassemble. Disassemblujemy też tą amunicję. Bierzemy podzespoły, tak naprawdę... Teraz zauważyłem, że dla mnie na tym etapie to najcenniejsze będą po prostu wszelkiego rodzaju podzespoły, więc to też będziemy zbierali. Okej, tu widzimy jeszcze jednego stalkera martwego, tam jest jeszcze jeden wojskowy, więc zobaczmy co on ma. Amunicję, ten to miał całkiem nieźle towaru, bateryjki, wódkę, jakiś papier. A to możemy porozbierać, bo tego nie będziemy używali. Oczywiście wszelkiego rodzaju towary i pornuski także jak najbardziej dla nas idą do kieszeni. Tu jest jakiś weteran wojskowy, amunicja. AK Specialist to też mi się nie przyda. To możemy rozebrać, łopatkę też możemy rozebrać, bo to są zawsze cenne, najcenniejsze przedmioty jakie się da. Jeśli już trafiliście na ten odcinek, to prosiłbym o komentarz odnośnie tego, czy poprawiła się co nieco jakość, bo pozmieniałem troszkę ustawienia, tak żeby troszkę wam też tutaj polepszyć, więc piszcie śmiało, czy jest lepiej, czy ten mrok też wygląda lepiej, czy nie ma już takiej pikselozy, bo tam strasznie na mnie krzyczeliście. No normalnie aż się przestraszyłem, że tak mnie okrzykujecie, że to wszystko syf i w ogóle porażka. Dobra, i tutaj jeszcze pozbieramy towary. Czy tu wszystko jest, jeszcze tutaj mamy trochełka, całkiem nieźle, ale tu widzę stalkerzy grubo oberwali, tutaj akurat był zombiak, czyli chwilę po emisji ktoś tu oberwał. Czy maseczka nam się przyda? No nie do końca nam się przyda, żarcie nam się przyda, ten syf nam się nie przyda. Dobrze, spójrzmy co tu jeszcze wziąłem i mogę to rozebrać, to możemy rozebrać. Pewne rodzaje amunicji też możemy porozbierać.
Bo tak czy siak tego tak naprawdę nie wykorzystamy, nie? Dobra, jeszcze jednego typa załatwiliśmy gdzieś w oddali. Przy czym tu już się zdaje być co nieco niebezpiecznie. Oj, przez przypadek wystrzeliłem, więc być może striggerowałem jakiegoś dziada. Ale jeden trup gdzieś tu leżał, więc do niego też podejdziemy. Przypominam, że strzelam z najtańszej amunicji X-102, która jest, tak powiedzmy sobie, najbardziej typowa. Nie wiem, dlaczego mi znowu wystrzelił. Coś tu jest nie halo chyba z tym magazynkiem. Okej, tu leży dziad jeden. SVD. No, niemniej jednak nie korzystam już ze snajperki, więc pozwolę sobie po prostu zdisasemblować część amunicji. Pozbierać to, co najcenniejsze. PDA jak najbardziej się przyda. Czy stąd mogę coś ciekawego pobrać? Wygląda na to, że nie do końca, nie do końca. Nie na tym stoimy, nie na tym jeszcze stoimy. Niemniej jednak ten PDA, który uzyskaliśmy, weźmy sobie view. Access denied. Ok, czyli musimy iść do mechanika i uzyskać dostęp do tego PDA-a. Więc póki co to będziemy korzystali z naszego PDA-a, który jest oczywiście jak najbardziej stuprocentowej jakości. Czy teraz strzelisz? Nie strzelił. Tu leży jakiś koleżka, nasz przyjaciel. No nie, no troszkę go wypaczyło. Troszkę jednak go zzombifikowało, bo gram z zwiększoną ilością zombiaków, jeśli chodzi o emisję, tak? Każda emisja, która się pojawia, to są dodatkowe zombiaki. Dobra, nie chcemy wchodzić w żadnego rodzaju anomalie. Nasz cel na dzisiaj to dotrzeć na południe kordonu do Łysego, a tak naprawdę to dotrzeć do bazy militarnej. Ponieważ nie słyszymy dzisiaj żadnego helikoptera, to myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Ok, widzę, że nóżkę mamy uszkodzoną od tej walki, więc będziemy musieli zażyć sobie ibuprofen na naszą stopę, żeby nam nie płakał, że wiecie, boli go stopa i tak dalej. Dobra, więc wyruszmy sobie teraz na podróż. Troszkę mną będzie tu chwiało, ale to nie problem. To nie problem. Generalnie muszę się przeprawić przez cały kordon, pójść do bazy militarnej, wykosić każdego dziada, a widzę, że z tą spluwą to jestem w stanie sobie poradzić. Wykonać zadanie główne, pójść do Łysego. Tam też okaże się, co tak naprawdę od nas gościu chciał. Chyba jestem naprzeciwko anomalii, bo tak wyczuwam pewnego rodzaju negatywne wibracje. No, a następnie udamy się do bazy Clear Sky. I tam też wykupię sobie spory pakiet amunicji do naszej spluwy. Tu wygląda na teren czysty. Obawiam się, że w rejonie tej bazy będzie dużo bandytów. Niemniej jednak możemy się troszkę tutaj pobawić, tak? Możemy się pobawić, możemy posprawdzać teren. Ta spluwa jest dużo lepsza niż snajperka. No ze snajperką jest trochę zabawy, jedno wychylenie się, jeden strzał. I okazuje się, że tak naprawdę za wiele nie jestem w stanie zrobić. Dobra, myślę, że tutaj powinniśmy włączyć laser. Przy czym laser jest ok. Ale jak już zaczynamy korzystać z noktowizji, to laser nam zaburza stuprocentowo pole widzenia. Czy kogoś tu widzę? Kogoś tu dostrzegam? Pierwszy raz okazuje się, że ta baza jest czysta. Ani żywej duszy. W środku bazy to jest czysto. No dobra. To znaczy, że mamy jakąś szansę przeżycia. Sprawdźmy sobie tylko dla pewności, jaki rodzaj amunicji służy do czego. My korzystamy teraz z FMJ-ki. I generalnie BR2-ka. Jakbyśmy korzystali z HP AP Rounds, to jest BR5, więc tego nie chcemy wykorzystać, ale o dziwo mamy tego bardzo dużo. A HP Rounds niebieskie jest dobre na mutanty. Ok, FMJ na normalnych ludzi, HP Rounds na mutanty. A my mamy FMJ, HP na mutanty, a to jest na osób opancerzonych. No dobra, czyli cały czas jedziemy z tego samego.
102 amunicji to nie jest tak naprawdę dużo, to znaczy, że mamy ledwo ponad dwa magazynki. Czyli tak naprawdę bieda edition, tam się coś świeci. Tam ktoś jest. Okej, zwykły stalker, więc nie będzie problemu. Natomiast jeśli chodzi o ten ekwipunek, co teraz mamy, to przyznam szczerze, że ten hełmik. Sztos rakieta. Tym bardziej, że mamy upgrade jeszcze na radiację, więc mamy jeszcze więcej procent. Spokojnie sobie dajemy radę. Jeszcze tylko ten pancerz tak naprawdę chciałbym wymienić i będę miał święty spokój. Dobra, zmierzamy już takim powolnym krokiem do bazy stalkerów. Tam coś przyświeca, tam prawdopodobnie leży jakiś artefakt. Jakbyśmy wzięli ze sobą detektor, prawdopodobnie coś mi pokaże, jak tam podejdę, no bo nie od parady się to świeci. Myślę, że możemy wziąć ze sobą pistolet. Ale coś czuję, że i niedługo też zrezygnujemy z pistoletu. Co tutaj miga? Po prostu sobie kwas. Okej, możemy olać. Przejdźmy sobie dalej. Nie słyszę też żadnych mutantów. Tutaj ktoś jest. Shurik Brave. Witaj mój przyjacielu. Co mam dla ciebie zrobić? Headlampę z Night Vision? Ty jesteś chyba, nie wiem. Pewnie dasz mi grosze za to. Jakieś śmieciowe pieniądze. No nie będę się w takie rzeczy bawił. Nie ze mną te numery. Następnym razem sobie kościół uważaj, bo dostaniesz kulkę. Ale strasznie zaczęło ścinać. Chyba zaczął się wczytywać wioska stalkerów. Stąd te ściny. Nie umiem sobie z nimi poradzić. Jakby ktoś miał jakieś tutaj podejście dobre do tych ścinek, to proszę mi dawać znać. Widzę, że już przebrnąłem przez etap ładowania się, że tak powiem, całej wioski i przestało ścinać, więc jest ok. Gdzieś w tym kierunku, w tym lesie. Też chyba troszkę zboczyłem z kursu, niech no sprawdzę na PDA-u. Zdecydowanie zboczyłem z kursu, to powinno być gdzieś tam. Ale tak swoją drogą, na razie nie potrzebuję tam iść. Potrzebujemy iść do bazy wojskowej. Więc tak też zrobimy. Baza wojskowa znajduje się gdzieś centralnie przed nami. Prawdopodobnie tam, widzę, że już się świecą jakieś lampki. I tu mnie czeka grubsza jazda. Więc gasimy lampki. Leszka. Stealth mode, gaś lampkę. Tam ktoś jest. Jurko. Jurko bandyta. Na maksa jasność damy, żeby wszystko było cacy. Zgasimy laser. Tak dla porównania, jeżeli laserem bym gdzieś w kogoś mierzył, to nie da się centralnie wycelować. Bez lasera od razu widzimy kropkę. Więc zdecydowanie laser jest spoko, ale nie w trybie nocnym. W trybie nocnym jest to porażka. Jest senior dziad. Idzie jakiś jeden łepek. Trzeba było nie podłazić. Czy tamtych na siebie zwabiłem? Wygląda na to, że się nie kapnęli. Nie, nikt nic nie wie. Gdzie jest to truchełko? Nie chcę zapalać lampki, bo jednak zapalenie lampki spowoduje, że zaraz mi się tu zlecą wszyscy na głowę, a on chciałbym zobaczyć, co ten łepek miał. Był gdzieś blisko, ale też może daleko. Był ślepy, naprawdę ślepy. Tutaj nasz przyjaciel sobie biega, ale nie widzę żadnego truchełka. Być może zapadł się pod ziemię, albo ja jestem już... No starość, nie radość. Dobra, ale to nie był jakiś ważny typek. Mamy swoje zadania do wykonania, później do niego wrócimy. Okej, słyszę, że zaczyna się konflikt. Powinniśmy tu wykonać podejście dosyć na spokojnie. Jeden leży. Byleby mi po oczkach nie świecili, bo mi wtedy będzie bardzo bolało. Okej, cisza. Pamiętam, że jeden się znajdował gdzieś na szczycie wieży. Schowamy się od razu za drzewem.
Jest tutaj. Zdjęty. Następny zdjęty, ale chyba ich niechętnie rozjuszyłem. Tak mi się wydaje, bo ten się tam wzruszył jeden. Ten weteran leży. Leszka, dziadu, jak ty mnie przepychasz? Jeszcze jeden leży. Leszka. Idź daleko, bo mnie wkurzasz. Stay far, ale mnie idiota denerwuje. Chyba się go w końcu pozbędę. Czy to jest ktoś stojący? Nie widzę. Nie, to jest krzak. Leszka, ty idioto. Ale mam cele, co? Ma się tego skilla w Counter-Strike'u. Dobra, gdzieś mi tu świeci łepek. Nie widzę, gdzie poszedł. Proszę nie lutować. Swoich pobratyńców lutujesz? Taki z ciebie kolega. Dobra, tam mamy łebka. Słyszeliście ten soczysty dźwięk flaczków? Dobra, czyli tu jest pozamiatane. Ile mamy amunicji? 81. Jest dobrze, ale nie najlepiej. Leszka, gdzie ty jesteś? Jak zawsze tu byłeś, tak teraz cię nigdy nie ma. Okej, widzę, że jeszcze światło się świeci. Idzie ktoś. Następny agent zdjęty. To jest to, że mamy teraz dobre wyposażenie, bo mamy tłumik. I mamy coś, co zapewnia mi lepszą mobilność w terenie. Ten się mnie nie spodziewał, myślał, że jestem od frontu. Od północy. Dobra, tu idzie łepek. Chodź tu, chodź. Trzeba było nie wychodzić, ale ich tu się namnożyło. Wlazłem w światło. Strzał w ruchu. Następny zdjęty. Tak to się możemy bawić. Jeszcze dostrzegam jednego agenta. Przełączmy sobie może dla pewności na tryb automatyczny. Gdybyśmy na krótkiej dystansie musieli wyłożyć troszkę więcej pestek niż normalnie. Okej, a gdzie jest Leszka? Jest, tu siedzi. Powoli do przodu. Leszka, irytujesz mnie. Okej, jeszcze widzę latarkę. Ktoś tu jeszcze latarkę ma. Idzie gdzieś od tamtąd. Dobra, już noktowizja mi się nie przyda. A jednak mi się przyda, bo nie gówno widzę. Nie mogę. Okej, on strzela w Leszkę, więc jest zajęty Leszką. Dla mnie to nawet lepiej. Zmienię magazynu. Gdzie on tu wyskoczył zza krzaka? Sobie obsrywał kąty. Jeden agent siedzi tutaj. Zejdziemy go od tyłu. Okej, siatka, nie przejdę tędy.
Leszka, zrób swoje, co? Dziad jeden, nie widzę gościa. Pytanie, czy jeszcze żyje? Czy jednak Leszka go wykończył? On czasami potrafi, widzę jakieś ślady krwi. Jest jednak, Leszka. Boże, jaki jestem z ciebie dumny. Tato jest z ciebie taki dumny. Naprawdę. Dobra, no to teraz tylko i wyłącznie lutowanko, nie? Bo nic więcej człowiek nie może zrobić. I musimy wykonać zadanie główne. Polegające na tym, że na pewno nie będę chodził już więcej z noktowizją, więc gaśmy sobie to. Spluwa schowana. Do tego weźmiemy sobie może niebieską lampkę. Niebieska lampka jest spoko. Aż tak bardzo nie rzuca się w oczy. A też jest w sumie bardzo klimatyczna kosztem może latarki. Okej. Jest dosyć ciemno, nie powiem, ale to co powinniśmy tu wyszabrować, powinniśmy znaleźć wszystkie najważniejsze rzeczy w tym rejonie. Dobra, wchodzimy na piętro wyżej. Tak jeszcze zerkam, bo czasami potrafi się jakiś dziad schować. Na szczęście tu jest czysto. Okej, w tym pomieszczeniu nic nie ma, tu jest czysto. Więc zejdziemy sobie pięterko niżej. I też gówno widzę. Więc zanim przejdziemy do większego gówna, zobaczymy co mają te chłopki. Tutaj weźmy field stripa może. Theater scope. Scope'a weźmiemy, młotki weźmiemy. Całą amunicję, którą gościu posiadasz, chętnie przybiorę dla siebie jako motyw na zrobienie sobie dodatkowej amunicji. I to jest to, co każdy z was najbardziej lubi, czyli lutowanie, lutowanie, lutowanie. AK-74 brzmi spoko, jednak ja się skupiłem tutaj na amunicji 5.56. Backshoty. To jest spoko, to możemy dać pod disassemble. Czerwony rodzaj amunicji do shotgunów tak naprawdę, no nie będę wykorzystywał. Tutaj gościu został zlutowany. Klasyk. Tutaj jeszcze jakiś AKS-74U. Tyle amunicji, takie bogactwo. Oczywiście amunicję w tą, którą ja teraz rozbieram, ona ma zielony powder, tak? Zielony proszek, czy tam proch. To jest mi potrzebne do zrobienia amunicji dla mnie. Więc rozbieramy za każdym razem, tylko po to, żebym mógł więcej sobie skrafcić. No sami widzieliście na poprzednim tam materiale, że starałem się zrobić sobie dobrze. Jakkolwiek źle bądź dobrze to zabrzmiało, no to uzyskałem tej amunicji całkiem sporo. No jednak no, trzeba mieć troszkę lepsze przygotowanie w tym kontekście, żebym tej amunicji nachapać znacznie więcej. Dobra, i widziałem jeszcze, zapalmy latarkę, ten mnie tu zaszedł gdzieś od tyłu, jeden dziad. Trainee, czyli zwykły jakiś tam łepek, ale zobaczcie, zwykły łepek, a jednak posiadał jakieś ciekawsze przedmioty, prawda? To jest 7,62. 7,62 też nie wykorzystam. Pozwolę mu sobie rozebrać. Najwyżej możecie krzyczeć, że straciłem dużo pieniędzy. Okej, czy ktoś jeszcze? Leszka. Leszkę też bym chciał wymienić na lepszy model, bo mimo tego, że on tu jest, to jednak jest taki dosyć upierdliwy z niego łeb, nie? Łazi tam, gdzie nie powinien. Nawet nie wiem, czy w ogóle z niego nie zrezygnować. Jak czasami przydaje się jako tragarz, tak w większości przypadków jest po prostu piątym kołem u wozu i tylko utrudnia mi życie. Okej, sprawdźmy jaki mamy cel tutaj. To climb the roadblock and from there to steal the case with the report on the military expedition from the north of the zone. Jakiś rodzaj skrzynki musimy znaleźć. Może teraz dla pewności weźmiemy spluwę na bliską odległość. Bo nigdy nie wiadomo. I tutaj tylko i wyłącznie sprawdzi się inny rodzaj amunicji. Szara amunicja na typów się nie sprawdzi. To wygląda dosyć groźnie. Pani ma? Nie. Ja pani Maju. Ty?
Amunicja, amunicja, spluwa, kasa, hajs, dolary, dolary. Teraz wszystko wokół tych pieniędzy się rozchodzi. Czy tak powinno wyglądać nasze społeczeństwo? Odpowiedzcie sobie sami. ASH-12-7. To wygląda ciekawie. To jest chyba rodzaj shotgunu. Nie mam pojęcia, jaki to jest rodzaj broni. Wygląda jak rodzaj shotgunu. Weźmy sobie detailsy. Rodzaj advanced i universal. To już wyższej klasy spluwa. Natomiast do advanced to ja długo, długo jeszcze nie dojdę. Więc na razie sobie daruję, nie będę tego pobierał. Ale coś nowego. Coś nowego zaczęliśmy obserwować. Nowe rodzaje broni. I to wynika z tego, że... że udało nam się jednak zebrać lepszy gear. Im lepszy gear mamy, tym lepszy gear tak naprawdę znajdujemy, nie? To liniowo idzie. Jest ich szalet, oczywiście do miski się wysrywają. Dobra, gdzie jest ta skrzynka? Cholera jasna, nie mogę tej skrzynki znaleźć. Tu wszystko jest poobstawiane, mają jakieś plany. Zejdźmy sobie może do tych baraków. Jeszcze czołg jest. Ostatecznie sprawdzimy czołg. Okej, tu są jakieś szafki. Tutaj nic nie ma. Nic nie ma. Nic nie ma. Też nic nie ma. Pusto, pusto i pusto. Ludzie, to po co wam te szafki? Latarka mi się wyłączyła. To zły znak. Nie wiem, czy nie anomalia jakaś nadchodzi. Emisja. Skrzyni jak nie było, tak nie ma. Wygląda na to, że pomieszczenie jest całkiem czyste. Poza tym, że to jest jakaś skrzynka. No i w skrzynce nic. Telewizor. Możemy im rozpiździć. A niech mają rozpiżdżony. Dalej nic nie widzę. Nic tu człowiek nie dostrzega. To pytanie brzmi, gdzie się skrywa ten rodzaj skrzynki, który ja mam pozyskać. Może gdzieś z tyłu, na zapleczu? Na basenie? Czy na basenie? Myślałem, że to basen. Nie, na czołg. W czołgu też lipa. Na pace. Dalej Dubson. No to został nam jeszcze chyba tylko i wyłącznie hangar. Tutaj jeszcze coś potrafią trzymać. Jest jakaś skrzynka. Wszystko stare i zardzewiałe z jakimiś bzdetami. Naprawdę dwa hangary widzimy. W pierwszym hangarze jest syf. W drugim hangarze, drugi hangar znajduje się niestety poza, znaczy za siatką. Tu mi wygląda, jakby coś mogło być. Ty na pewno nic w pieszku nie miałeś, nic nie miałeś. Irytacja wypełnia mą duszę. Dobra, ostatni hangar. Jak tu nie znajdę, to będę się bardzo grubo rozglądał. Nie ma przejścia. Zajebiście. Tyle chciałem powiedzieć. Dobra. Mamy ukraść po prostu skrzynkę. Tyle. Tyle jest spełniane. No nic. Czy tu jest jakaś niebieska kropka, cokolwiek ona oznacza? Nie wiem, czy to Killtrack coś oznacza? Wygląda jakby to Killtrack oznaczał. Niebieska kropka. Pierwszy raz takie coś widzę. Dobra, odcinek był dość długi. Ja jeszcze tu poszabruję i poszukam tej skrzyni, a widzimy się u Łysego. Tyle. Na razie, cześć.